Ponad 90% urządzeń internetu rzeczy nie szyfruje połączeń. Raport Scaler ujawnia olbrzymie ryzyko związane z urządzeniami działającymi w internecie rzeczy. W raporcie skupiono się na bezpieczeństwie urządzeń internetu rzeczy połączonych z firmowymi sieciami. Jak się okazuje, ponad 40% z nich nie szyfruje danych, co czyni je łatwym celem ataków typu man-in-the-middle MITM umożliwiających przechwytywanie danych oraz manipulowanie nimi. Badania Scaler prowadzone metodą telemetryczną objęły 56 miliona urządzeń w 1051 sieciach firmowych. Na bazie pozyskanych informacji stworzono 270 profili urządzeń IoT należących do 153 producentów sprzętu. Były to kamery IP, smartwatche, drukarki, smart TV, telefony IP, urządzenia medyczne, odtwarzacze multimedialne i inne urządzenia. Najmniej zabezpieczają ruch przystawki typu set-top używane do dekodowania materiałów wideo. Nie robi tego ponad połowa drukarek, wearables i smart TV, a to właśnie one generują 80% ruchu w internecie rzeczy. Fatalnie wypadają urządzenia w firmowych sieciach, 91,5% z nich nie szyfruje przesyłanych danych, a 41% nie korzysta nawet z TLS, Transport Layer Security, mającego zapewnić poufność i integralność transmisji danych. Kolejne 41% owszem używa, ale tylko dla niektórych połączeń, a tylko 18% korzysta z TLS w każdej sytuacji. To również wystawia je na atak MITM, a włamywacz, który wejdzie do wewnętrznej sieci, może przechwytywać cały ruch sieciowy dzięki zastosowaniu protokołu ARP lub przejąć lokalny router. Jednym z problemów, jakie odnotowuje raport, jest podłączanie do firmowej sieci prywatnych urządzeń pracowników, które są praktycznie poza kontrolą działu IT firmy. Rozwiązanie jest tylko jedno – wprowadzenie ścisłej polityki dotyczącej tego procederu. Podłączenie prywatnego smartfona do firmowego Wi-Fi umożliwia hakerowi dostanie się do firmowej sieci poprzez telefon, który ma całkowicie inne zabezpieczenia niż sprzęt firmowy. O ile ataki malware można wykryć w miarę szybko i łatwo, o tyle odkrycie, że urządzenie w internecie rzeczy zostało przejęte, jest znacznie trudniejsze. Scaler na podstawie uzyskanych informacji stwierdza, że łatwiej jackować urządzenie IoT podłączone bezpośrednio do internetu, niż połączone z siecią firmową, która ma swoje własne zabezpieczenia. We wszystkich przypadkach problemem jest brak aktualizacji firmware, które nierzadko ma mnóstwo doskonale znanych luk. Wiele z urządzeń internetu rzeczy nie otrzymuje regularnych aktualizacji, co jeszcze bardziej naraża je na przejęcie. Raport podaje, że w ciągu kwartału cyberwłamywacze dokonują aż 6 tysięcy udanych ataków. Najpopularniejsze szkodniki to Mirai, Gift, Gadget, Mushido, Hakai i Muchstich. Często przejęte urządzenia włączane są do botnetów. Podsumowanie nie jest optymistyczne, mechanizmy odpowiedzialne za ochronę urządzeń i sieci jak na razie nie nadążają za rozwojem internetu rzeczy.